Mi pan Gerard przybyła, przewodniczący Rady Gminy tutaj na czele organizatora wydarzenia miejscowego klubu sportowego. Panie Gerardzie, w nędzy nie majówka, jest czerwcówka. Jak? Tak, już w zeszłym, już praktycznie no, majówki już nie mamy od 2020 roku, a czerwcówka jest od 2018 roku, także płynnie przechodzimy z majówki w czerwcówkę. A tak na poważnie, no festyn gdzieś w okolicach Bożego Ciała też z 2018 roku też jest z nami. Jest to w mniejszej skali niż były te majówki. No i staramy się go gdzieś tak robić stricte lokalnie, bo to jest głównie do społeczności naszej, tutaj mieszkańców Nędzy. Mniejszy festyn, ale bardziej, tak można powiedzieć, bardziej rodzinnie. Nie sprzyja Nędzy pogoda, bo ta majówka była przesuwana z powodu pogody na czerwiec, ale w czerwcu jednak zaskoczyła was ta pogoda. Dzisiaj tak, aczkolwiek patrząc w lata wstecz, to jednak to były upały i prognozy na jutro pójcie też są dobre, aczkolwiek dzisiaj rano no było okej, bo ta impreza jest połączona z turniejem piłkarskim dla dzieci, takim dużym, no, dosyć dużym wydarzeniem, bo to w ciągu 3 dni blisko 500 piłkarek i piłkarzy przewinie się przez nasz stadion. No i fajnie, tam mieliśmy przerwę 40-minutową, żeby z racji na pogodę, ale teraz już prognozy są optymistyczne i myślę, że już do soboty dociągniemy w fajnej pogodzie, bo na jutro 20-25 stopni słonecznie, także myślę, że będzie dobrze. Ten turniej w Nędzy odbywa się już od jakiegoś czasu. Co to daje tym młodym piłkarzom, że oni się tutaj wybiegają? No, jak każdy, kto był, to widzi. Wspaniała zabawa, wiele radości dla dzieciaków, no ale dla rodziców i dla nas, dla przede wszystkim ludzi związanych ze sportem, działaczy, bo jeżeli się tutaj wejdzie i widzi gdzieś tam jednocześnie, gramy na 4 boiskach, no to jest praktycznie 20 chłopaków, 40 chłopaków gdzieś na boisku jednocześnie, tych dzieci, te zdjęcia, czasem widać później zdjęcia, najlepsze są te robione dronem, gdzie z góry widać jak ta młodzież jak szarańcza po tym boisku biega, no to cieszy, serce cieszy go, że jest tyle młodych adeptów, że chcą, że po prostu ci rodzice przyjeżdżają. No tutaj jest to turniej stricte lokalny, bo też nam na tym zależy, bo każde dziecko przywiozi ze sobą rodzica, przywozi kibica, ale jest na przykład Spójnia Zebrzydowice z nami od zawsze, czy to Chemik Kędzierzyn, w tym roku był Kiecz, Milówka w zeszłym roku, także to też nie jest tak, że tylko sam gdzieś powiat raciborski, ale jest to duże wydarzenie. Myślę, że po Twerkowie to jest drugi największy turniej tutaj w naszym rejonie i też to ranga jego gdzieś tam rośnie z roku na rok. Lewandowski gdzieś młody krąży, poszukujecie? Myślę, że nawet kilkunastu. No, w tym wieku to trudno jeszcze mówić o przyszłości, o wielkiej piłce, ale perełki się zdarzają. To widać. Ta czerwcówka to też taki zjazd, jakby pan mógł o nim nadmienić. Tak, no ten zjazd już jest tak odkładany z racji tego COVID-u, to co z roku na rok i gdzieś tam w zeszłym roku była sierpniówka, gdzieś tam próba realizacji w tym roku. Tak samo, no jednak gdzie zapadła decyzja, że ta czerwcówka będzie, no to jednak patrząc jeszcze za naszymi zachodnią granicami, tam jeszcze te restrykcje covidowe były dosyć ostre, bo też jest styczeń, luty, no to tam jeszcze te obostrzenia były dosyć duże. No a ten zjazd też jest jednak no, głównie nakierunkowany na Niemcy, bo to też nie jest tajemnicą, że w latach, na przełomie lat 80. 90. blisko 1000 ludzi z Nędzy wyjechało właśnie do Niemiec. Nasze rodziny, nasi bliscy. Ale oni tutaj są? To działacze sportowi, czy jakby... No... Byli, znaczy nie tylko, byli zawodnicy, byli działacze, byli mieszkańcy. No część z nich tutaj jest, bo nawet dzisiaj ich widać, tu niektórzy krążą. Na naszym 110-lecie klubu było ich dosyć dużo. Tak się składa, że no, czas szybko leci. W przyszłym roku mamy 115 urodziny i myślę, że znowu będzie okazja zrobić jakąś fajną imprezę. No, w tym roku zobaczymy. Mamy nadzieję, dzisiaj już widzę tu kilku znajomych jeszcze ze szkoły podstawowej, którzy gdzieś tam przebywają. O, i nasz najwierniejszy kibic z lat 80-90 się pojawił. No myślę, że no, schodzą się ludzie. Jacyś tam, znaczy sygnały są, bo to nawet telefony, nie ukrywam, że na pewno ten jutrzejszy dzień to jest taki dzień, gdzie jest jakby mniej tych występów artystycznych, ale to jest to spotkanie bardziej rodzinne, jest tych meczów, bo nie ukrywam, że to też są ludzie jak w takich małych społecznościach, związani wokół tych różnych organizacji społecznych, czyli klub sportowy, OSP, Ochotnicze Straże Pożarne, jakieś stowarzyszenia, no to wokół tego kręciło się też to życie kiedyś w tych latach 80.
No i też ci ludzie przyjeżdżają, którzy gdzieś tam czują te więzi z tymi stowarzyszeniami. To wydarzenie jest chyba, dowiedziałem się, jednym z kilku, czy jednym z dwóch, które mają zadziać się w tym roku. Podobno. Okay. Nie no, gdzieś plany są. Na pewno będzie jeszcze jakieś mniejsze wydarzenie w lipcu, bo to też gdzieś nasza gmina razem z lokalnym grupą działania, gdzie robiła. No w zeszłym roku był sierpień, fajnie się przyjął. Na pewno coś w sierpniu jeszcze będziemy robić, bo na pewno 27 sierpnia zawita też do nas tutaj piłkarskie, jakby wszystko, wakacje z piłką, organizowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej, wspaniałe zajęcia za gry, zabawy dla dzieci i wiem, że mamy termin jakby zarezerwowany, udało nam się na ziemi raciborskiej zawitałem dwa razy, jako jedny z nielicznych i 27 sierpnia będzie się ta akcja kończyła. No i wokół tego też najprawdopodobniej jakieś wydarzenie artystyczne będzie. Mhm. Majówka w Nędzy słynęła z tego, że tu też przyjeżdżały wielkie gwiazdy, jak Doda. Czy jest chęć, żeby to, do tego powrócić, czy jednak ta zabawa na śląską nutę, no, którą tu w tle słyszymy? Tak jest, te wielkie gwiazdy, no Doda okej, okay, była, ale były wielkie gwiazdy. To Lady Punk, Perfect, to też wielkie gwiazdy z lat 80. naszego, że powiem, pokolenia. Nie no, trzeba, jak się tak przegląda czasami w 2020 roku, gdzie już też były wielkie gwiazdy disco polowej jakby zaklepane. Przeglądaliśmy te stare plakaty, no i tak trudno jest znaleźć wykonawcy, który jeszcze nie grał w Nędzy, z tej takiej topowej półki, to tak nieskromnie powiedziawszy. Kończąc nawet na Tomasie Andersie, który gdzieś można powiedzieć po 2012 roku, powiedzmy, gdzieś u nas nawet gdzieś tam na nowo zaczął istnieć i za zachodnią granicą, także był taki moment jego niebytu. Na tej dużej muzycznej scenie też był u nas w Nędzy. Czy to wróci? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi zawsze to samo. W dzisiejszej dobie budżety samorządu, nie ma co ukrywać, że ta impreza była współfinansowana przez samorząd i jest to problem dzisiaj. Te ceny, widzimy, w jakim świecie żyjemy. No i tutaj trzeba się zastanowić, czy taki samorząd jak nasz gminny w Nędzy stać, żeby wyłożyć 30, 40 czy 50 tysięcy na te 3 dni. Po prostu no, dobre jest zabawy, zapewne dobre, bo też to pokazywała frekwencja, że ta impreza się przyjmowała dobrze. Ale czy wróci, no szczerze powiedziawszy, nie wiem. Na dzień dzisiejszy nie wiem, wszystko zależy. Listopad to jest taki czas, gdzie spina się budżet gminny i też będziemy wiedzieć, czy jest jakaś kwota do dyspozycji ewentualnie. No i w tym roku na Śląską Nutę, taki festyn. Wiadomo, jest to, nie generuje to tak dużych kosztów. Bardziej rodzinne Śląską Nutę, nie ukrywam, jest też no Piotr Scholz, nasz ziomek, parafianin tutaj z siebie w Łodzi, gdzieś na tej bazie gdzieś to też opieramy te nasze imprezy. Na pewno budżetowo jest to o wiele łatwiej gdzieś spiąć. Jest to też, co też jest ważne, jest to darmowa impreza dla mieszkańców, no a już majówka niestety musi być imprezą biletowaną, żeby spiąć po prostu budżet imprezy. Darmowa, ale też pierwszą większą po COVID-zie imprezą w Nędzy. Pierwszą większą, aczkolwiek w zeszłym roku w sierpniu był jednodniowy gdzieś taki festyn. W tym roku wracamy do formy trzydniowej i myślę, że to akurat też mieszkańcom się należy. Dziękuję.